Klaudia Buchacz, zapraszam. W Nowym Targu padł ostatni klaps do filmu Szymona Wróbla zatytułowanego Jego oczami o księdzu Józefie Tischnerze. Temat profesora Tischnera jest dla nas ważny i trzeba o nim mówić, mówi młody reżyser z Jeleśni. Dlatego, że zamyka się usta księdzu Bonieckiemu i to jest taki moment dla Kościoła, w którym uważam, że trzeba przypominać Tischnera. W momencie, w którym ludzie szukają autorytetów, trzeba im przypominać. W mojej ekipie znalazła się dziewczyna, która napisała do mnie bardzo długiego maila i przyjechała tutaj specjalnie z Białegostoku, chciała z nami popracować, bo spodobał się jej temat i w ogóle bardzo, bardzo chciała. Połowa ekipy jest niewierząca, połowa ekipy praktykuje od święta, ale ta postać tego księdza profesora tak ich urzekła, jako osoba, że robią to z wielką przyjemnością, z pasją. To jest produkcja niezależna, tutaj nikt tego nie robi dla pieniędzy. Ksiądz Tischner jest ważny dla młodych ludzi, ale jeszcze za życia był mocno atakowany. Przypomnijmy, że zdjęcia do filmu Jego oczami kręcone były m.in. w Rajczy, w Żywcu i na Górze Żar.